Witam, ja nazywam się Mateusz Skwirawski i razem z tym sympatycznym kolegą redakcyjnym Pawłem Kapustą poprowadzimy cotygodniowy program Damy z siebie wszystko. Nazwa troszkę z przymrużeniem oka, ale tematy jak najbardziej poważne. Jesteśmy po meczu z Urugwajem, jesteśmy przed meczem z Meksykiem, dlatego dzisiaj o reprezentacji Polski, ale też o Legii Warszawa. Dlatego właśnie naszych gości łączą dwie rzeczy: Legia Warszawa, reprezentacja Polski. Marek Saganowski, Roman Kosecki, zapraszamy. Nasi goście naładowani pozytywną energią, uśmiechnięci. Witamy panów, Marek Saganowski, Roman Kosecki. Panowie, pierwsze podstawowe pytanie, bo to co się dzieje u pana Romana, to jest jasne. Pan poseł, działacz i tak dalej, można by wymieniać 10 minut. Co się dzieje u Marka Saganowskiego? Zakończył karierę piłkarską, nie ma go w mediach. Co u pana słychać w ogóle? Jestem trenerem, asystentem w dwójce. W Legii 2. Wczoraj graliśmy mecz derbowy z Polonią Warszawa. Coś tam chyba nie poszło za bardzo. No nie poszło. 0-0 na wyjeździe, można powiedzieć, że możemy być zadowoleni, pomimo tego, że mieliśmy dosyć duże wspomaganie z pierwszej drużyny, bo grał między innymi Noć, Berto, Moulin, Kopczyński. No i wydawałoby się, że powinniśmy ten mecz wygrać. To jak to się stało, że nie wygraliście? Taki jest piękny futbol. Bo oni byli na boisku, ale nie wszyscy grali. Tak jest, o, brawo, brawo. Dobre podsumowanie. Widziałem ten mecz i mecz rzeczywiście walki, bo to widać derbowy. Polonia dała z siebie, myślę, maksa. Chłopaki tam jeździli bardzo, no, dała się wszystko. No, w Legii też byli fani zawodnicy, fajne momenty. Także taki solidny mecz trzeciej ligi. Panowie, o Legii jeszcze porozmawiamy, ale zacznijmy od tematu reprezentacji. W piątek nasza kadra zremisowała z Urugwajem. Jakie są w ogóle panów odczucia po tym meczu? Bo my jak z Pawłem tutaj rozmawialiśmy, to zdania były bardzo podzielone. Pawłowi się mecz podobał, mnie nie do końca. Jakie są właśnie wasze odczucia po tym spotkaniu? Ja powiem tak, z drużynami latynoskimi nie gra się łatwo. Komuś usłyszy, zresztą zobaczymy na Mistrzostwach Świata, jestem przekonany o tym. To są zawodnicy bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. Z reguły są bardzo szybcy. Myślę, że dzisiaj będzie podobnie wyglądał mecz z Meksykiem. I jeszcze jedno, jest tam nieprawdopodobna dyscyplina gry, szczególnie w Meksyku, który zmienił ogólnie całe podejście wszystkich reprezentacji i to będzie widać, myślę. Mimo, że i w jednej, i w drugiej drużynie nie będzie gwiazd, są to naprawdę drużyny bardzo solidne i nieprzewidywalne. A tak skupiając się na naszej drużynie? Dla mnie, ja uważam ten sparing pod względem taktycznym, sprawdzenie nowych zawodników, takim jakim Jach czy Wilczek z przodu, czy damy radę, tak? Niektórzy się sprawdzili, drudzy się nie sprawdzili. To na przykład? Nazwiskami operujmy. Dobrze, no myślę, że Wilczek tutaj troszeczkę słabiej zagrał, tak? W przodzie jednak, oczywiście tutaj nie można porównywać, że nie powinniśmy wymagać tego samego, co wymagamy od Roberta Lewandowskiego, czy do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale wydawało mi się, że więcej razy znajdzie się w sytuacjach, z których mógłby strzelić bramkę. Więcej razy utrzyma nam piłkę z przodu, bo tego w pierwszej połowie brakowało. System 3-5-2 grania trójką obrońców. Wyskoczył Jach, który zagrał pierwszy raz w takim systemie i okazuje się, że wypadł moim zdaniem nieźle. Bardzo dobrze zagrał Bartosz Bereszyński, który dzisiaj chyba dostanie odpoczynek poprzez to, że widać, że będzie na niego trener stawiał. Brak zawodników typu Lewandowski, Glik, Pazdan w następnych meczach to jest tylko i wyłącznie fajne przetarcie dla trenera, zobaczenie jaka siła jest tak naprawdę w tej reprezentacji bez tych czołowych zawodników. Panie Romanie, też zgadza się pan, że sprawdzi jak najbardziej na plus? No tak, na pewno. Trzeba pamiętać, że ci zawodnicy grają na co dzień teraz w ligach, gdzie mają duże obciążenie, to już jest koniec roku, to już trzeba pamiętać, że w nogach trochę jest. I myślę, że tutaj to jest ważne, żeby tym, którzy ewentualnie coś tam odczuwają, dać odpocząć, a przy okazji sprawdzić zawodników. Tak sobie mówimy, sprawdzić. Pamiętajmy, że dla tych zawodników to jest może mecz życia, bo grają w kadrze i chcą się tutaj zadomowić jak najdłużej. I to są nazwiska, które potencjalnie, patrząc na wiek, chociaż nie wypominam tego, uważam, że nasza drużyna jest w optymalnym
wiekowo. Starsi zawodnicy wiedzą, czego chcą. Ograni w mistrzostwach Europy, ograni w klubach. Ja tak przynajmniej tak sądzę i mówię to już od dłuższego czasu, że my naprawdę na mistrzostwach świata możemy fajnie grać w piłkę i myślę, że nie jednemu faworytowi namieszać szyki, a oczywiście mamy medal. Swoją, mamy, ja z tym medalem to bym tak nie przesadzał, bo chociaż sam też o tym bardzo byśmy wszyscy chcieli. Bo pamiętajmy, że rozmawiając, ja to zawsze powtarzam, z jednym z piłkarzy Kazimierza Górskiego, to mi mówi, bo on mi powiedział prosto, Roman, a co oni zdobyli? Bo my zdobyliśmy złoty medal olimpijski, brązowy medal na Mistrzostwach Świata, srebrny medal olimpijski, Zagmocha piąte miejsce na Mistrzostwach Świata, 82, bo jeszcze paru grało za te, u trenera Piechniczka, brązowy medal Mistrzostw Świata, więc fajnie, PR-owsko, rewelacyjnie piłkarze grają, tak, tylko ta kadra jeszcze nic w sensie medalowym nie osiągnęła, ale dla nas jest to ogromny sukces i w ćwierćfinale graliśmy Mistrzostwa Europy, to na pewno po tych latach i tak dalej jest to ogromny sukces. Ci zawodnicy pewnie sobie zdają z tego sprawę, nie możemy ich presować, że muszą, musicie tylko medal, bo jak nie, to w ogóle jest koniec. Oni sobie zdają sprawę i właśnie ten wiek, co powiedziałem na początku, na pewno jest przymierzeńcem i to ogranie tej drużyny, oni wiedzą, czego chcą, ale spokojnie. Panowie, wiadomo, że oceny dziennikarzy po meczu to zawsze piłkarze biorą, albo w ogóle ich nie czytają, albo biorą z przymrużeniem oka, natomiast no wiadomo, że jest to zabawa trochę, bo też nie znamy założeń taktycznych, czego... Zależy dla kogo zabawa? No dla nas, no dla nas. Wy wystawiacie no dla nas to jest robota. I byście postawili zero, no to na ulicy bym pana ganiał, no. Tak? Natomiast my chcieliśmy pokazać, jak zostali ocenieni przez nas zawodnicy reprezentacji po meczu z Urugwajem i pytanie, czy wy się z tym zgadzacie. Oczywiście skala to jest od 1 do 10. Artur Boros, dziesiątka, to chyba bardziej za całokształt. A jak zresztą? Góralski, siódemka. Pytanie, czy nie za wysoko? Bo tutaj też toczyliśmy spory. Jedni dziennikarze u nas w redakcji uważali, że Góralski zagrał dobrze, a drudzy mówili, że nie. I teraz pytanie, eksperci, wygraliście w piłkę wiele, wiele lat, więc możecie się podzielić swoją opinią. Jeśli chodzi o walory taktyczne, na pewno zagrał bardzo dobrze, tak? Nie było żadnych luk, nie było żadnych przestrzeni, gdzie... Znaczy był w tych przestrzeniach, gdzie powinien być, asekurował bardzo dobrze Krychowiaka, asekurował nasze poczynania ofensywne, bo w tym systemie ta dwójka musi asekurować tych bocznych zawodników, którzy, nie wiem, Bereszyński czy z drugiej strony Rybus, który ma wolność do gry ofensywnej, muszą ich asekurować. I on to zrobił. Ja powiem szczerze, ja byłem mile zaskoczony Góralskim. Uważam, że może 7 może wysoko, tak? Ale na pewno można na tego człowieka będzie można stawiać. A w ogóle panowie, sama taktyka 3-5-2 to jest dobry wariant właśnie na takie zespoły technicznie usposobione jak Urugwaj, gdzie trzeba trochę zagęścić środek boiska, zagrać defensywniej. Jak uważać? Znaczy, ja uważam, że każdy wariant jest dobry, jeżeli jest zrozumiały dla drużyny i przećwiczony solidnie. Mamy wykonawców? I się ma pod tych wykonawców. Ja tutaj w tej ocenie, no to co Marek powiedział, ja trochę za niską dostał, myślę się o coś szóstkę, bym go na równi z Glikiem porównał, bo grał bardzo dobrze w tym systemie, nie popełnił żadnych błędów. Urugwaj Cavani nie strzelił bramki reprezentacji. Nie zdążyli sobie praktycznie więc, żadnych więc tutaj ale myślę, Cavani że on bardziej był na boisku niż no też pracował, widać. Cavani byśmy porównali do gry z Robertem na przykład, tak? Robert też się wraca do obrony, chce rozgrywać piłkę, próbuje, więc to myślę jest bardzo jakby pomocne drużynie. Ale wracając do systemu, ja grałem w takim systemie we FC Nantes w Lidze Mistrzów wtedy. Do półfinału nawet doszliśmy, ograliśmy Juventus, który później wygrał te eliminacje. No, w pewnym momencie ten system przekształca się w 5-1-4-1. Tak praktycznie było. Wilczek zostawał sam, boczni schodzą, w grze obronnej to zupełnie wygląda, w grze ofensywnej pomaga to na te skrzydła, które muszą chodzić cały czas i pomagać. Mamy zagęszczony środek boiska. Także uważam, że to jest dobre, że zawodnicy próbuje, że ten próbuje w różnych systemach, bo właśnie nie wiemy, z kim będziemy grali na Mistrzostwach Świata i być może trafimy też na drużyny, które będą grały w takich różnych systemach. Panie trenerze, to w takim razie niech pan powie, co daje nam ten system tak naprawdę, no bo my graliśmy zupełnie innym systemem do niedawna, teraz
próbujemy wdrażać coś nowego, coś, z czego nie korzystaliśmy wcześniej. Dlaczego to robimy i co to nam daje? Co daje reprezentacji Polski? Tak, nie wiadomo, czy cały nasz blok defensywny, czwórka naszych zawodników będzie w formie, tak? Trzech obrońców zawsze może trener znaleźć. Na pewno będzie, jeżeli wszystko będzie ok, zdrowotnie, Glik na pewno będzie grał w pierwszym składzie, tak? Na pewno będzie grał Piszczek, czy na pewno będzie grał Pazdan regularnie do czerwca. Zresztą różnie to bywa. Mamy przykład Jędrzejczyka, który od początku sezonu jest pod formą, teraz stracił miejsce w składzie. Tak więc trener szuka tutaj jakiejś alternatywy. Gra tą trójką z tyłu, tak naprawdę to nie do końca ona jest taka ofensywna, bo w to, co powiedział Roman, w pewnym momencie w niskiej defensywie przechodzimy do obrony 5-4-1 czy 5-1-4 i wtedy się zaczyna blokowanie stref bocznych, czyli jeżeli mamy kogoś, kto na przykład Portugalczyków czy z Ronaldo, którzy grają dużo skrzydłami, wchodzenie, to tam wszystko blokujemy. Tak więc zagęszczony środek. I zagęszczony. Gramy w kompakcie. Strasznie ciężko to przejść. I to było widać w meczu z Urugwajem, że Cavani, który jest takim lisem pola karnego, ciężko miał znaleźć sobie sytuację do strzelenia bramki. Stało egzamin. Panowie, jeszcze słówko o Jarku Jachu. Pierwszy jego występ w reprezentacji Polski, seniorskiej reprezentacji Polski. Ten zawodnik powinien być regularnie od tej pory powoływany. Bardzo dobry mecz. Pewne wyprowadzenie piłki. Widać było, że ten zawodnik dobrze się czuje w tym systemie. Czy ja bym powiedział tak, nie wariujmy, tak? Spokojnie, to był pierwszy mecz, zagrał naprawdę dobre spotkanie. Dzisiaj zobaczymy, czy potwierdzi. Jest to materiał na to, żeby być w gronie zainteresowanych zawodników dla selekcjonera. Pokazuje to też innym, że trener, sztab szkoleniowy cały patrzy na wszystkich zawodników i każdy ma szansę, jeżeli wychodzi ponad przeciętność. Panowie teraz, trener tak? Jest bardzo odważny, powołując zawodników z polskiej ligi, dlatego że różnie się o tej lidze mówi, prawda? Nie mamy weryfikacji tej ligi, dlatego że żaden zespół nie grał w europejskich pucharach. Wszyscy podpadali. To jest straszne dla polskiej piłki klubowej. I rzeczywiście ten rok jest takim przełomowym. Myślę, że tu następują jakieś zmiany. Mam nadzieję, że normalnie zdrowi na rozumie prezesi, dyrektorzy klubowi i tak dalej. To jest taki okres przejściowy, gdzie można sobie zbudować fajną kadrę złożoną z doświadczonych i z dużej ilości, mam nadzieję, młodych zawodników. By to, co zrobili Niemcy, co zrobili w wielu krajach, gdzie wprowadzili tych młodych zawodników. To zobaczcie Górnik Zabrze. Wszyscy mają 90, 91, drugi rocznik. Jednolita praktycznie dwóch doświadczonych zawodników. Mam nadzieję, że ci prezesi i dyrektorzy, tak jak mówię, na zdrowym rozsądku podejdą i to jest ten etap, by w przyszłym roku te nasze europejskie drużyny grały w pucharach. Trenerowi by było łatwiej na pewno dobierać zawodników z ekstraklasowych drużyn, bo po prostu oni na rynku się grają jak równy z równym, na przykład z drużynami holenderskimi, włoskimi czy prawda, hiszpańskimi. Panowie, jeden z ostatnich wątków spotkania z Urugwajem. Artur Borut zakończył karierę w reprezentacji. Posłuchajmy, co Artur powiedział po tym spotkaniu i co opowiedział też Łukasz Fabiański, który przekazywał mu opaskę kapitańską. Jak już doszło do tej zmiany, że go pytam, jak? A on mówi, no chyba mnie puści. Ja mówię, no to niech już ciebie puści, tak? Już daj sobie wyraz tym swoim emocjom, niech one gdzieś tam, bo naprawdę mu się należy. Czułem się bardzo dziwnie, nie jak normalnie w kadrze, może poprzez to właśnie te zakończenie, ten koniec. I dlatego też odbierałem te wszystkie minuty, które upływały bardzo wolno dzisiejszego dnia. No ale myślę, że w sumie wyszło wszystko bardzo fajnie. No jest mi smutno, na pewno jest mi smutno. Jednak wiem, że coś się kiedyś zaczyna i coś się kończy. No, ja przepraszam, ja ciągle jeszcze chyba jestem w szatni. W każdym razie no, cieszę się, że mogę teraz podziękować wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki, czy ewentualnie nawet mnie nie lubili, bo to jeszcze bardziej mnie motywowało. Dziękuję ślicznie i mam nadzieję, będziemy teraz wspólnie trzymać wszyscy kciuki. Czy mniej więcej tak sobie właśnie wyobrażałeś to zakończenie kariery, czyli szpaler? Mniej więcej tak. Panie Marku, pan grał z Arturem i w Legii, i w reprezentacji Polski. Może jakieś pikantne wspomnienia, bo na pewno takich nie brakuje. Zostaw to dla siebie. Tak, zostaw to dla siebie. Kolego, to ci dokładnie. Nie. Ci podpowiadam, zostaw to dla siebie.
Znaczy szkoda, no tak jak Artur powiedział, coś było, coś się teraz w tej chwili skończyło. Miałem z nim przyjemność grać jak i w Legii, tak i w reprezentacji, barwna osoba. Człowiek, który potrafi powiedzieć prosto w oczy, co o kim czuje, nie uciekał nigdy z tym, co chciał powiedzieć. I w tym meczu z Urugwajem uważam, że przez całą jego tą karierę, tak praktycznie nie ma takiego meczu, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że tam zawiódł. W tym meczu też wyciągnął jedną taką sytuację, nie wiem, w 35 minucie. Pokazał, że pomimo swojego wieku, pomimo swojej ruchliwości jest w stanie grać nawet na takim poziomie. No jeden taki mecz był w Belfaście, pan go nawet pamięta, bo strzelił pan tam gola Irlandii Północnej. Wtedy Michał Żowakow wycofał piłkę do Artura Boruca, ona gdzieś skoczyła na nierówności, no, na murawie. Ale to nie była jego wina, tak? Wpadła do bramki. Jak Artur wtedy reagował? Bo rozmawiałem z Mariuszem Lewandowskim na ten temat i on powiedział, że Artur na jakiekolwiek próby pocieszenia go od razu odpychał, nie chciał z nikim rozmawiać, chciał to po prostu sam w sobie przetrawić. Tak, tam był taki moment dla niego ważny, ponieważ graliśmy w Irlandii Południowej, północnej. Tam chyba zazwyczaj, tam większość jest protestantów. Zależy z której strony boiska grać. Tak. Tam jest dużo kibiców Rangersów, tak? I Artur już na samym początku, jak wychodził, został niemile przywitany przez kibiców. Jedyny taki pikanterii można dodać, że Michał Żewakow śmiał się, że mało kto w tamtym czasie z 40 metrów potrafi strzelić bramkę Borucowi. Ale tam muszę to powiedzieć, że nie może. To jakbyśmy powiedzieli, że rzut karny Kazimierza Dejny w Argentynie, tak? Że to będziemy pamiętać. Tutaj kiks Boruca. Nie pamiętajmy tych rzeczy. To się zdarza. Zdarzają się piękne chwile. Zdarzają się. I zdarzają się też te w sporcie, tak to jest po prostu, że czasem wychodzisz na mecz i gubisz punkty, nie wiem, jakbym powiedział na dzień dzisiejszy z Gibraltarem albo z San Marino. Sam grałem w meczu z San Marino, gdzie ręką strzelił Furtok bramkę, później po meczu, zresztą się o tym dowiedzieliśmy, że on strzelił to ręką. Taki jest sport po prostu. Czasem ktoś ma lepszy dzień, ktoś ma czasem gorszy dzień, ale pamiętajmy te dobre chwile. Mi się wydaje, że to jest w stosunku co do Artura, który nie był łatwym zawodnikiem, mówię charakterologicznie. Ciężko bramkarze, my wiemy dobrze, jak bramkarze ciężko harują na treningu. Z reguły, myślę, że Marek to potwierdzi, dla nas napastników bramkarze to byli zawsze najlepsi koledzy. Dlaczego? Bo prosiło się, żebyś został jeszcze trochę po treningu, prawda? Nie dość, że z ten, to zostawali, strzelaliśmy rzuty wolne, jakieś tam dośrodkowania, strzały. Marku trenował Artura w Legii? No tak, no tak. Takie sytuacje dosyć często bywały i to co Roman mówi, ciężko po ciężkiej pracy indywidualnej bramkarzy zawsze można było podejść do Artura, zostaniesz na 2-3 wolne, na rzuty karne, nie ma problemu, zostawał. Tak więc ale mogę przyznać, że faktycznie to bywały takie koleżeńskie. A na zakończenie tematu Artura Boruca, bo musimy przechodzić już do meczu z Meksykiem. Wy panowie nie macie wrażenia, że trochę Arturowi się krzywdę robi, wystawiając taką laurkę? No przecież to był zwykły chłop, tak? W sensie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Miał swoje wady też, przecież tego też ja powiem, nie tak, można ukrywać. A teraz wszyscy robią z niego świętego. Nie robią. To jest taka okay? chwila, bo ma zwolenników, szczególnie myślę kibice Legii mu bardzo fajne podziękowanie zrobili i pewnie jeszcze zrobią. Natomiast po Marku nie widać, że grał kiedyś. Ja przecież niedawno skończył grać piłkę. Po mnie już widać bardziej, prawda? A ja pamiętam swój mecz pożegnalny na Legii Warszawa, gdzie ja schodziłem z boiska, mój syn wchodził, niby zmiana pokoleń. Fajnie, że się udało, że grał w Legii później i dalej gra w piłkę. I to jest fajne, co powiedział Artur i z Markiem też rozmawialiśmy przed studiem. No i co dalej? Bo dalej trzeba dalej, żyć trzeba dalej. Dobrze, Marek jest w trenerce, mam nadzieję, że zrobi karierę w piłce seniorskiej. Myślę, że na Artura przyjdzie ten moment, no on na razie pewnie niech sobie trochę odpocznie. No on gra jeszcze w Premiership, więc to nie jest tak, że sobie odpocznie, bo tam jest bramkarzem w tej chwili Premier League. Jest na razie rezerwowym, ale wszyscy pamiętają, znają jego kunszt, za chwilę może stanąć w bramce i ma chyba jeszcze 2 lata kontraktu, z tego co wiem. Więc on, jak skończy grać, myślę, że fajnie by było, gdyby młodych adeptów piłki nożnej uczył bramkarstwa i tak jak kiedyś jego ktoś nauczył.
to dalej przekazał, ale no, każdy sobie tą ścieżkę swojego życia dalszego musi wybrać. Ja bym powiedział tak, dlaczego mam tak się nie zachować? Jakby nie było, jest to bramkarz, który rozegrał najwięcej spotkań, jest rekordzistą. I dlaczego my się tego boimy? To co powiedziałeś, wyciągamy gdzieś tam, próbujemy wyciągnąć jakieś negatywne, a popatrzmy, co zrobił dla tej reprezentacji. Były jakieś incydenty, ale skupmy się na tym dobrym, bo to jak trzeba. Ja bym powiedział, jakie incydenty dziennikarze wyprawiają człowieku, jakich nie widać na wizji. Ja też widziałem parę. Panie Romanie, pan też, ale kiedyś możemy o tym porozmawiać. Pierwszy słyszę. Pan też możemy kiedyś o tym porozmawiać. Pan swojego czasu też barwnie kończył przecież karierę w reprezentacji. Bardzo barwnie. I bardzo barwne miałem przygody z dziennikarzami. Różne, naprawdę. No, bardzo fajne. O tych takich podłoża i takich z ledwo zostanie. No, ciekawe były, ale to kiedyś możemy sobie porozmawiać na ten temat. Panowie z Meksykiem... My Polacy ogólnie lubimy tak czasem te gorsze sprawy wspominać niż te lepsze, ale już to idzie w dobrym kierunku. Z Meksykiem Artur nie zagra też Michał Pazdan, Robert Lewandowski z powodu urazów, ale trener Nawałka dał wolne Kamilowi Grosickiemu i Grzegorzowi Krychowiakowi. Słucham? I Glik jeszcze. Tak, i Kamilowi Glikowi. Jeżeli w przypadku Glika i Grosika wydaje się to zrozumiałe, bo oni są bardzo obciążani w swoich klubach, to Grzegorz Krychowiak, no on nie grał w piłkę rok i wydaje się, że powinien łapać te pół roku chyba nie grał. Pół roku nie grał. Nie, jak to nie grał? Grał. Był na każdym treningu Paris Saint-Germain, grał w drugiej drużynie, bo w pierwszej nie było na niego miejsca, ale był na codziennie na treningu. Panowie, zapraszam was do mnie na trening, nawet do Kosty Konstancin. Jak wam zrobię codziennie trening, 2 godzinki, no to będziecie z miłą chęcią tutaj sobie siedzieć i odpoczywać po tych treningach. Zawód piłkarza jest, ogólnie sportowca, jest bardzo ciężki. Codziennie musisz być w treningu, żebyś coś znaczył. Naturalnie, to, że panie nie grasz Romanie, w meczu, to jest zupełnie inna sytuacja. Ale po takiej przerwie zawodnik też mu trzeba go stopniowo wprowadzać. Tak? No jeżeli on będzie grał co tydzień, to za chwilę może złapać kontuzję. Więc można by było powiedzieć, Krychowiak mógłby zagrać w swoim klubie. Grał na początku teraz w 60 minucie schodzi i tak dalej. Trener też to widzi, że on może nie jest jeszcze odpowiednio do końca dobrze przygotowany. Łatwo zawodnika zniszczyć. Niech pan mi wierzy, bo ja szkolę młodzież od już 16 lat. Bardzo łatwo jest przetrenować jakiegoś zawodnika, ale wyjść z przetrenowania to jest okres około 8 do roku czasu, by potem wprowadzić go z powrotem i odbudować tego zawodnika. Więc spokojnie, trener wie, co ma robić, a jak Krychowiaka nie będzie na Mistrzostwach Świata. Ale właśnie, bo złapie kontuzję, na przykład w klubie, odpukać niemalowane, to nie jest żebo, co prawda, bo tutaj. Pan mówi, że tutaj wypukam. Pan mówi, że ktoś będzie musiał za niego grać. Jest teraz pan mówi, że trener Nawałka wie, co ma robić, ale trener Nawałka sam podkreśla, że najważniejsze jest jednak ogranie meczowe, a trening tego nie zastąpi, tej adrenaliny. Marek, nie. Tak, tylko że ja też tutaj się zgadzam. Trener dokładnie wie, o co chodzi. Też chcę zobaczyć innych zawodników. No, gdyby Grzesiek został na zgrupowaniu, pewnie by wyszedł w pierwszym składzie, ale przecież wszyscy wiemy, jeżeli będzie w formie, na co go stać, kim jest dla tej reprezentacji. Uważam, że nawet z Urugwajem, czy już w pierwszych meczach po przyjeździe z West Brom, już pokazał, że ten zawodnik dochodzi do swojej formy. To, że z Meksykiem nie zagra, dla mnie nie ma żadnego problemu. Są następni, trzeba im dać się pokazać. Po co miałby siedzieć u nas w hotelu, wiedząc o tym, że nie będzie grał i będzie siedział na ławce? Myślę, że mentalnie też lepiej dla niego, że jest też wyróżniony, że tak, ci najlepsi fajnie, dzisiaj odpoczywają. Fajnie on powiedział Cavani też, że to jest wojownik, że ma nadzieję, że wróci do Paris Saint-Germain. Sam Grzegorz powiedział, że trener oczekiwał ode mnie rzeczy niemożliwych, że ja nie jestem zawodnikiem typu, nie wiem, Pastore, prawda, czy tam do tych ofensywnych, bardziej do tych defensywnych zadań, że no trochę się tam jakby może nie wkomponował w tą drużynę, no miał tę dużą przerwę, więc ja myślę, że spokojnie, no wiemy, co gra i on powoli, zwyżkowo idzie do góry, ta jego forma, jak będzie dalej w klubie grał, to myślę, że na Mistrzostwach Świata będzie z niego ogromny pożytek. Dzisiaj o godzinie 20:45 w Gdańsku mecz z Meksykiem i wszystko wskazuje na to, że zagramy w mocno rezerwowym składzie. Mamy tutaj przewidywany skład w bramce Szczęsny. Jędrzejczyk, Cionek, Jach, Kędziora, Mączyński, Linetti, Kurzawa,
Zieliński, Makuszewski i Stępiński. Czego wy się panowie w ogóle spodziewacie po tym meczu? Czy w ogóle przewidujecie, że rzeczywiście tak ten skład może wyglądać? Czy może spodziewacie się jakichś innych piłkarzy w wyjściowej jedenastce? Czy to w ogóle ma tak naprawdę jakieś większe znaczenie? Czy zagra Kurzawa, czy zagra Kądzior? Znaczy ja myślę, że już tutaj nawet patrząc jest sporo zawodników, którzy pewnie pierwszoplanowych roli w Mistrzostwach Świata nie będą grali, ale no po to jest ten mecz, by ich to zobaczyć. Meksyk też nie będzie, z tego co wiemy, w najsilniejszym składzie. Bez trzech kontuzjowanych zawodników. Więc no, ciekawe, no. Kolejny rywal, który możemy mieć go na Mistrzostwach Świata, jak losowanie wypadnie, niedługo się dowiemy, więc zobaczymy. No. Jest to zupełnie inne myślenie, inna koncepcja gry. Na pewno Meksyk będzie bardzo, tak jak powiedziałem, po dużych zmianach organizacyjnych w swoim związku, na pewno zdyscyplinowaną drużyną i nie będzie to łatwe spotkanie. A dla innych jest to ogromna szansa pokazania się. Z tego co wiem, chyba będzie komplet na stadionie, więc świetna atmosfera. I jeszcze bilety trzymamy kciuki. 10 tysięcy biletów jeszcze w kasie. Ja mam dwa, jak chcecie. Panie Marku, trzech napastników, Kuba Świerczok, Kamil Wilczek i Mariusz Stępiński. Kto za Roberta Lewandowskiego? Dawid Kowracki. Jeszcze inaczej? Jeszcze inaczej, tak. Myślę, że na pewno tam jest temat na temat tego młodego zawodnika, który w Sampdorii już daje o sobie sygnał. Tylko, że eliminację też gra młodzieżówka. Ciężko z niego zrezygnować. Jest na pewno pod kontrolą wszystkich tych osób, które są... Strzelił dwie bramki teraz. Strzelił, tak. Miał takie wejście. Oglądałem nawet te mecze i naprawdę dobrze wygląda. Oczywiście Stępiński, jeżeli będzie grał. Oczywiście Wilczek, jeżeli będzie strzelał. Świerszczok. Jeszcze myślę, że trzeba troszeczkę poczekać. Stępiński, z tego co wiem, to gra praktycznie ogony. Nie jest to dobre dla zawodnika, obojętnie jakiej klasy. Jeżeli regularnie się nie gra w swoim klubie, ciężko później przejść to na reprezentację, przenieść swoją formę na reprezentację. A czy piłkarze, o których my teraz rozmawiamy, to oni dają chociaż ćwierć tego, co Robert Lewandowski daje reprezentacji Polski? Bo wiadomo, że nie da się Lewandowskiego zastąpić nawet w skali świata, nawet nie w skali reprezentacji Polski, ale w skali świata. Ja zmierzam do tego, czy my nie powinniśmy spróbować takiego systemu, jak był próbowany kiedyś w reprezentacji Niemiec, czyli oni też mieli przecież problem z napastnikiem wysokiej klasy, był tam w zasadzie tylko Gomez, a potem długo nic, dlatego czasem grali z tą fałszywą dziewiątką, bez takiego normalnego napastnika. Ja myślę, że trener bierze w tej chwili zawodników, którzy w tych swoich klubach i są zagranicznych, dobrych klubach, by zobaczyć, jak oni w kadrze grają, tak? Czyli są trochę jak się zachowują, bo są trochę wyżej niż, tak jak mówię, polska ekstraklasa, którą ma na co dzień i widzi, i wie, może z trenerami porozmawiać, a tam no, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mówimy na przykład ostatnio o Niemczech i mówimy o Anglii. Mhm. Tylko zobaczmy, że reprezentacja Niemiec i Anglii ostatnio U20, U19, U17 to są mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Hiszpanię jeszcze do tego dokładnie możemy dołączyć. A nasza reprezentacja poleciała na Wyspy Owcze i 2-2 zremisowała. Ale wie pan co, jakby pan zobaczył, w ogóle piłka młodzieżowa jest zupełnie inna niż piłka seniorska. A kiedyś było odwrotnie. Kiedyś te młodzieżowe reprezentacje grały lepiej, a jeżeli tak. Reprezentacja pierwsza, dlatego, teraz jedynka dobrze gra. Dlaczego? Nie wiem. No. Dlatego, że był limit wiekowy wyjazdów za granicę. Kiedyś zawodnik mógł wyjechać w wieku 30, 28, później zrobiono. Czyli grano w Polsce. Polska ekstraklasa, jakbyś zobaczył wtedy zespoły i składy, jakie tam grały nazwiska, gdzie z kimkolwiek nie grałeś, to był przynajmniej jeden, dwóch reprezentantów Polski i nie było żadnych obcokrajowców i grało się jak równy z równy z Barceloną, z Interem, z Manchesterem, z Sampdorią i tak dalej. No, ale to tak jak mówię, no, to jest kwestia czasów i tych zmian. Panowie, tak? Tutaj o reprezentacji możemy rozmawiać godzinami, ale chcemy płynnie przejść do tematu Legii Warszawa. No, Legii za trenera Jozaka. Czy panów zdaniem kryzys w tym zespole jest już zażegnany? Dla mnie trener Jozak, jak przyszedł do kadry, widzimy grafikę, mecze, 7 meczów za trenera Jozaka, 5 zwycięstw, 2 porażki. Zaczął źle i, no i mały szum medialny się zrobił z jego wypowiedzią i jakby z tym, czy sobie poradzi w szatni i tak dalej później, no bo trochę na mięsią. Myślę, że byliśmy wszyscy zbulwersowani. Ja też byłem trochę, no jako
zawodnik, nie chciałbym słyszeć takich słów. Pewnie w szatni by była rozmowa z trenerem, no ale takie rzeczy powinno zostawać, a raczej bardziej w szatni, w swoim tutaj gronie, to trzeba wyjaśniać, ponieważ ta sytuacja z kibicami, było czy nie było pobicia i tak dalej. Sama sytuacja, że oni tam byli, że gdzieś jest ochrona, że tego nie było. Jak widzimy, stało się to strasznie teraz modne, już teraz praktycznie w każdym zespole ekstraklasy kibice dają tak zwane klapsy motywujące. No, a panowie coś kiedyś cudownego. Dostali? Czy chcielibyście, a panowie, chcielibyście dostać kiedyś klapsa motywującego od swoich na przykład ludzi? Wychodzi, ale co, komentarz to jest zupełnie co innego, jak zobaczysz grupę 200 ludzi, takich, którzy ci stoją, drą się na ciebie i jeszcze nie daj Boże poklepują. To już jest bardziej sprawa policji i bezpieczeństwa. Czy mają rację, czy nie mają racji? To jest zupełnie inna sytuacja. Takich rzeczy nie może być. A wy mieliście takie sytuacje w swojej karierze? Europejskiej. Znaczy ja tak, kilka razy byłem w takiej sytuacji rozmowy z kibicami, ale nigdy nie dochodziło do rękoczynów. Czy mają rację, czy nie mają? Tutaj takie rzeczy też powinny zostawać raczej w kręgu klubowym. Raczej wolałbym, jakby przyszło, nie wiem, 4-5 kibiców i porozmawiało z kapitanem, z paroma chłopakami i sobie sprawy pewnie wyjaśnili, bo to jest życie klubowe, wewnętrzne. Ale wracając do trenera Józaka, bo to jest świetny szkoleniowiec młodzieżowy, zresztą był w szkole trenerów na wykładach i naprawdę miałem go możliwość zobaczenia oceny, jeszcze jak byłem wiceprezesem do spraw szkoleń w PZPN-ie, gdzie był na 2 dni na szkoleniu. Niesamowita wiedza, doświadczenie piłki młodzieżowej. No, wszedł w piłkę seniorską. Trochę na początku było zgrzytu, ale widać, że teraz systematycznie jakby to wszystko odbudowuje. Myślę, że Marek też lepiej nam tutaj powie, jak wygląda ten kontakt właśnie z drugą drużyną, jak to wygląda właśnie z tą piłką wewnątrz szatni, tam? Znaczy wewnątrz, między trenerami nawet, prawda? Bo doświadczenie ma ogromne. Tak, na pewno te kontakty pomiędzy trenerem Józakiem, a pomiędzy trenerem naszej dwójki, czyli Krzysiem Dębkiem, są płynne. Tak? Wczoraj choćby po tym meczu z Polonią też dostaliśmy jakieś sygnały, kto do nas jednak wróci z jedynki, a kto wróci z dwójki do jedynki. Tak więc to są takie płynne rzeczy. Jeśli chodzi o trenera, faktycznie zaczął źle, ale teraz te wyniki jak gdyby pokazują, że wie co chce robić. Ale widać w grze Legii rękę trenera Józaka już, czy można no w ogóle widać, tak powiedzieć? Widać grę taką defensywną, tak? Grę z kontrataku. Widać, że czyta swój skromne zespół. Skromne 3 razy po 1-0, ale jednak 9 tak, punktów ale, jest. A tak, dokładnie, ale czyta swój zespół, tak? Wie, że na dzień dzisiejszy nie może kreować sobie tak meczy, czy tak przechodzić do ataku, do ofensywy, jakby to chciał. Mając do dyspozycji Radowicza, Guillerme czy Odzidzie, kreatywnych zawodników. Dzisiaj fajnie się ustawiają chłopaki, czekają na kontrę, punktują każdego z przeciwników. Jestem bardzo ciekawy meczu niedzielnego z Górnikiem Zabrze, jak to będzie wyglądało, bo to będą takie dwa światy. Młodzież Górnika Zabrze grająca ofensywnie, mająca u siebie zawodnika, jednego z lepszych w tej chwili napastników Anhulo, który wykorzystuje doszczętnie każdy błąd obrony. Zarazem stanie defensywa, która w tej chwili dostała stabilność. Grają ciągle tym samym składem. Proszę popatrzeć. 5 meczy tych ostatnich wygranych, znaczy 4 ostatnie wygrane mecze, skład się nie zmienia. Panie Marku, dopytam. Derby Warszawy, drugi zespół Legii gra z Polonią. Macie kilku zawodników z pierwszej drużyny, remisujecie. To nie jest wstyd? Czy to jest za mocne słowo? Znaczy, wstyd nie, na pewno nie wstyd, tak? Bo Polonia to jest pierwszy zespół, który spadł z drugiej ligi i to powinna Polonia wygrać. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że zostaliśmy wzmocnieni poprzez Moulin, Nocia, Kopczyńskiego, Berto, na papierze powinniśmy wygrać, ale proszę mi pokazać drużynę, która na papierze wygrywa. Mało tego, zawodnicy, którzy schodzą z jedynki, czyli z Legii pierwszej do dwójki, nie zawsze są mentalnie, psychicznie do tego dobrze nastawieni. A w dzisiejszych czasach wiemy, co robi mentalność, co robi psychika z zawodnikami. Jeżeli przyjeżdżasz na mecz i chcesz tylko sobie być
na płycie, na boisku, no to tak to później wygląda, że... Jak to się mówi, kazali mi zagrać. Tak, kazali mi zagrać. A podejście takie to w ogóle nie ma nic wspólnego z uprawianiem sportu, tak? Musisz robić, bo to kochasz, lubisz i chcesz. I każdy mecz, jaki wychodzisz, zagrać najlepiej, jak potrafisz. W studiu mamy dwóch napastników, to zapytam o napastnika pierwszej drużyny Legii. Niezgoda, Czukwu, Sadiku. Panów faworyt, jeżeli chodzi o grę w ataku, no bo tutaj Jarek Niezgoda najmłodszy, a najwięcej goli strzelił w Ekstraklasie w tym sezonie. Najwięcej strzelił, gra jest typowa pod niego, granie z kontrataku, jest szybkim zawodnikiem, dynamicznym i co najważniejsze, Jarek ma tak zwanego gola. Tak? Znajduje się w takiej sytuacji, gdzieś ta piłka spada koło niego i strzela. Sadiku, zawodnik, który pracuje, który chce na siłę coś udowodnić, jest wszędzie i czasami nigdzie, ale tak jak mówię, no, trzeba dać poczekać troszeczkę z napastnikiem. Napastnik, jak zacznie strzelać, otworzy się, może być przydatnym zawodnikiem. Czyli wychodzi na to, że niekoniecznie trzeba szukać za granicą jakichś, jak to się mówi, kwadratowych jaj. Wystarczy dokładnie przyjrzeć się temu, co jest... Tym bardziej, że się ich nie znajdzie, bo wszystkie jaja z tego, co wiem, są też takie same. Kształć się. Ale cieszy mnie ta obecność Niezgody właśnie tutaj w Legii, że się już coraz poważniej jego nazwisko. Nie wiem, nie widzę go na treningu, jak on tam w grze kombinacyjnej, jak to wygląda, czy on jest tylko typowo właśnie pod kontrę, bo to też trzeba wiedzieć, prawda? Tacy zawodnicy, gdzie Marek jeszcze z nimi grał i sam był przecież tym wysuniętym na bazie zawodnikiem, który potrafił wykończyć akcję zespołową i tak jak mówię, cofnąć się czasem, by przyjąć piłkę, dać komuś wybiegającemu. Też mieliśmy, był Rando Sa, prawda, był Luboja, to tak. Są zawodnicy, którzy też szukali trochę tej gry kombinacyjnej. Legia jest drużyną, która z reguły, jak jest najlepszym, ma tych swoich zawodników, jest w najlepszej formie, no, rozgrywa piłkę. Pozostałe drużyny raczej szykują się z kontry, prawda? Teraz na pewien czas musiała trochę zmienić to podejście, bo miejsce w tabeli było bardzo słabe. Zdobyli ten komplet punktów za Jozaka i już to trochę inaczej wygląda. Może jeszcze styl nie jest najlepszy. To jest fajny pomysł trenera, tak? Że widzisz, że nie ma tych kreatywnych zawodników. Raz Glerme jest, raz nie ma, bo ma kartki, gramy z kontry, stawiamy na Niezgodę, który jest szybki, który w ruchu Chorzów między innymi strzelił, nie wiem, 11-13 bramek strzelił poprzez to, że grali z kontry. Tak, tak więc to widać, że trener widzi, co ma w szatni. Panowie, musimy kończyć tematy reprezentacyjnej Legii Warszawa. Omówione dzisiaj godzina 20:45, Gdańsk, Polska, Meksyk. Dziękujemy bardzo. Marek Saganowski, dziękuję. Roman Kosecki. Dziękujemy. A my widzimy się za tydzień o godzinie 11 w poniedziałek. To był drugi odcinek programu Damy z siebie wszystko. Śledźcie nas na fanpage'u na Facebooku, na stronie WP Sportowe Fakty. I widzimy się za tydzień w poniedziałek. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję panowie bardzo. Jak tam boksleje?